am Spider-Man. Jaho, witam wszystkich serdecznie, Sejuki z tej strony, gramy dalej w Spider-Man 2. Jak wam się podobał mój lot koszący krzaczory na początku odcinka? Genialny, co? Zacznijmy sobie dzisiaj od ognia. Tutaj tam. Ale pozbieramy sobie też przy okazji pająki, bo zrobiłam sobie ręcznie mapę. Przeleciałam calutką mapę paskami, żeby pozbierać skrzynki i zaznaczyć, gdzie są pająki. Nie widzicie tego na mapie, no bo one nie zostają, jak się okazało później ku mojemu zaskoczeniu, ale zrobiłam sobie print screena i pozaznaczałam sobie markerem, gdzie co jest, więc zrobimy sobie to. Wiem, że mieliśmy zacząć tutaj, w tym odcinku, ale zaczniemy od ognia. Julii już wystarczająco długo czekała. Poszłaby ze mnie? Hurry up! Muszę za nią iść. No nie. Oczywiście, że nie byłaby czekała na nas. Ha! Mówiłam! Wiedzieliśmy, że to będzie zadanie z misji. Byliśmy tutaj, nie. Nas nie wpuścili nigdzie. Jeszcze żyją. No ale nie wiem, czy Flame będzie miał tyle szczęścia. Według Yuri jest bardzo niebezpieczne. Nie mamy pojęcia, czym jest ta cała karmazynowa godzina, a ona wparowuje tam jak do siebie. No? To nie było częścią przepowiedni. Zawierz Flame'owi i patrz dalej. W końcu musi wyjść. Czy ja was mogę ściągnąć? Obydwoje. Tak. Yeah, nareszcie. Tak, nareszcie. Tyle was tu tylko jest? Oj. Ten dźwięk. To musiał być on. Wstawaj. Wstawaj? Jeszcze tych dwoje. No dobra. Gdzie ty jesteś, Yuri? Okej, schodzimy. Ale po bojowisku. To nie wróży dobrze. Skąd to trzęsienie? Wow! Dziura w podłodze. Pod schodami? Słychać, że się ktoś bije. Muszę ją znaleźć. O! Czy ktoś mnie słyszy? Ktokolwiek? To plan Brooklynu. Czy to tam odbędzie się karmazynowa godzina? Właśnie chciałam przeskanować otoczenie. Księga Flame'a. Świat ma spłonąć. Oni zamieszkają w jego ruinach. Pi. Ale diabły niszczą tych, którzy pozostali, dopóki nie wybija karmazynowa godzina, przeobrażając ziemię, unicestwiając niegodnych i witając nas wszystkich w nowym raju. Zawsze się jakaś sekta znajdzie, nie? Te ściany normalnie się rozpadają. Zaraz ten tego wyjmę, tylko chcę sprawdzić, czy możemy jeszcze coś innego poczytać. O. Doszły mnie słuchy, że martwicie się naszymi ostatnimi porażkami w klinice.
Boli mnie, że w ogóle uważacie je za porażki. Iskry, które poniosły tam śmierć, okazały się niegodne. I chociaż nam ich brakuje, bez nich staliśmy się tylko silniejsi. A więc, kiedy nasza mała Yuri i zwiastun głupców przybędą z wizytą, pokażcie im, jak wiele jesteśmy warci! Ufajcie Flame'owi, bowiem wszystko gorzeje. Kim jest ten typ? Nie bardzo rozumiem ludzką mentalność, która sprawia, że ludzie chcą iść za sektami. Ale może po prostu za mało się znam na psychologii. Dlaczego Brooklyn? Co Oscorp ma z tym wspólnego? Magazyn, złomowisko, parking, biblioteka... Co je ze sobą łączy? Mogę zbadać tutaj jeszcze coś? Kilka miejsc. A, idź dalej chyba po prostu. Nie! Uo! Co znowu? Dobre pytanie. Masz jak najszybciej posprzątać ten bajzer! Co się stało z tymi zdachu? Nie ty tu rządzisz! Ogarnij się! Flame nas potrzebuje! Aha. Posprzątaj to natychmiast! No już! Yuri jest za tymi gruzami. Kiedy załatwię sekciarzy, dotrę do niej. I do Flame'a. Zaraz. Wytwarzają tu bomby. Wcale nie czekają na karmazynową godzinę. Oni ją planują. Nowy Jork jest pełen niegodnych. Sprawdziła się resztę budynku? Nikt nie odpowiada. Nie słuchałeś czy co? Ale to nic. Mamy tu wszystko, czego trzeba. Zgadza się! Naprawdę lubię te po cichu robienie tych zadań. A on jest sam. Spłonie. Wszystko A nie, zawsze dwóch płonie. Ich jest. Trzech teraz. Pomyśl, jaka piękna będzie karmazynowa godzina. Nie chcesz sobie ten świat w ręce niegodnych, prawda? Właśnie. Wcale tego nie chcesz. Pokaż Flame'owi swoją siłę. Dowiedz, że słusznie ci zaufał. Pokaż mu. Pokaż. Pokaż. Nie pokazuj. Nieładnie tak pokazywać. Karmazynowa godzina nadejdzie dla wszystkich. Ktoś to jeszcze widział? Jest nad nami! A, znaleźli mnie. Zwiastun głupców! Zwiastun głupców. Gdzie będzie ta karmazynowa godzina? W Brooklynie? Brooklyn to tylko początek! Czego wy właściwie chcecie? Należało zaufać Flame'owi. To był on? Myślałeś, że się ukryjesz? Ty, pająku? A, już mnie zgubili na chwilkę. Rozglądajcie się za Spider-Manem! Biedne ludziki, no. Muszę usunąć te gruzy. Zaraz je usuniemy. Pytanie, czy możemy coś jeszcze tutaj zbadać? Nie możemy. No dobra. Dziękuję. No tam to nie wygląda dobrze. Kto mówił coś o Oscar? Stój! Toż to zwiastun głupców! Tak jak przepowiedziałem! Nie! Wiedziałem, że cię na to stać, Yuri. Już! Powstrzyma krwotok, aż... No, wiedziałam.
Jeśli chcesz dorwać Flame'a, musisz pokonać mnie! W takim razie zaraz będziesz się krztusił krwią! Skubana. Będziesz musiała go zabić, Yuri! Nigdy nie da za wygraną! Zajmę się tobą, gdy skończę! Flame musi umrzeć, Spider-Manie! Kroczysz złą ścieżką, Yuri! Zaufaj mi! Zaufać ci? A co z twoim zaufaniem do mnie? To nie my zabijemy. Nie gdy uciekł ostatnim razem. Nie ty znalazłeś ciała! Nie ty widziałeś jego twarz! Nie wyobrażam sobie, co wtedy czułaś! Ale tak, niczego nie naprawisz! Nie pozwolę mu znów uciec! Nie mogę! To wielka szkoda, Yuri! Bo nie zamierzam dziś umrzeć! Przecież nie chcę go puścić wolno! Nie! Ale szukasz kompromisu! No... Gratuluję. Resztę swojego życia spędzisz za kratami. A to wszystko dzięki tobie. O nie. Jakie to piękne. Mnie się to aż tak nie podoba! Runda druga. Zejdź mi z drogi! Jeszcze nie mogę! Chłodźcie tu! Próbuję postąpić właściwie! Tak jakbyś miał jakiekolwiek pojęcie, co to znaczy! Chyba jej nic nie robi. Na pewno niewiele. Tylko próbujesz! Ja działam! I nigdy się nie mylisz! Nie jestem twoim wrogiem! Przestań być taki samolubny! Okej. Pasek życia jej się zapełnił od nowa. Chyba ją do ściany przyczepiło. O, skubana. Chłopc. Otwórz oczy! Wszystko jest rozmasane! Super. Wolisz uchodzić za dobrego, niż naprawdę coś zmienić! Zawsze tak było! Ła! Kiedyś chciałaś obu tych rzeczy! Tak! A potem dorosłam! Mówisz tak, jakbym nigdy nikogo nie uratował! O, i nikt nigdy nie zginął na twojej barcie? Wątpię! To ty chciałeś zwlekać z przyjściem tutaj! Jesteś głupi! O, kolejna. I nie wiesz nic o wymierzaniu sprawiedliwości. Bo niby skąd? Jesteś tylko zwykłym przebierańcem. Bawisz się w bohatera. Jaka pewna siebie. Ile razy już ci coś nie wyszło? Zbyt wiele! Nigdy nie mówiłem, że jestem idealny! To nie zachowuj się tak i zabijmy go! Yuri! Yeah.
porządku? Przemyśl swój system wartości. Na twoim miejscu wolałabym się zadręczać zabiciem jednej osoby, niż doprowadzić do śmierci całych setek. Też racja. Znam swoje priorytety! Ja... Nie zamierzam pozwolić, by Flame znów kogoś skrzywdził. Jakoś go w końcu znajdę. Uciekł. Mamy już 46 poziom, co fajne całkiem. W ogóle patrzcie, jak blisko on był. Zebrałam sporo skrzynek, więc powinniśmy mieć też możliwość rozwinięcia się całkiem nieźle. O życiu ostatnio mówiłam, że pasuje troszkę podbić. Co 10 trafienie w serii przywraca niewielką ilość zdrowia, trafienia wyrzutnią sieci przywracają niewielką ilość zdrowia. Myślę, że to, bo serie są ciężkie. Tego nie mogę na razie, no i tu chyba mi też teraz braknie punktów. Tak, żetony bohatera. Gadżety chyba z tego samego powodu będą mieć problem. Dokładnie tak. Za to mamy umiejętności, a 6 punktów mamy do wydania. Jestem w szoku. Pasek Fury szybciej się napełnia. Coś chciałam tu uzupełnić. Co to miało być? Wybuch symbiota wywołuje potężniejszą reakcję. Coś we wspólnych chciałam chyba, co? Aha, chciałam rozwinąć, parując atak wroga, podniesiesz poziom koncentracji. To na pewno chciałam. Czy coś z tego później mi się... Następnie przytrzymaj. Pozwala rzucać brutalami. A to później. Dobra. Pasek Fury szybciej się napełnia. Po wykorzystaniu całego paska Fury zdolności zostają w pełni odnowione. Poproszę. Tryb Fury trwa znacznie dłużej. Też poproszę. I został nam tylko jeden punkt. W trybie Fury zdolności odnawiają się o połowę szybciej. Wybuch symbiota wywołuje potężniejszą reakcję. Niech będzie. Wybacz, Miles, że tym razem na ciebie nie postawiliśmy, ale tak to będzie wyglądało. Czy mamy do wyboru ataki? Ten i symbionta. Symbionta zostawimy na razie. Tak, myślę, że na razie zostawimy sobie te ataki, żeby mieć taki... Jakby nie było... Czuć tego... Venoma w tej grze. Dobra, odblokowały się jakieś stroje do odblokowania, że tak zapytam? Kostium maskujący. Czy on już tu był? Miles. Agenta tarczy widzieliśmy. Wielka odpowiedzialność, tak? I poprzez multiversum, to jest bardzo podobny do tego, tylko ma troszkę inny design. Do Arizony ogarnąłbym wszystko w terenie. A, bo ja Petera przebrałam sobie na bieganie po mieście. Ja go przebiorę od razu, tak jak powinien wyglądać teraz, żeby nie było. Przeprowadzać w Central Parku, to nie to samo. Okay. I może rzeczywiście zróbmy sobie tu gdzieś, o, gdzieś niedaleko, może spróbujemy zrobić Mysterio. Niech będzie. Myślałam o bazach tych. Naszych polujących na nas. A no tak, Miles. Nie pamiętam, żebyśmy u Milesa za wiele... Mysterium. Dzięki za cynk, Pit. Pewnie. Żebyśmy za wiele ulepszyli jego umiejętności. Okej, okay. Pokonaj brutali. No zobaczymy. Nie wciągnę. Pomocy! Znajdę ją. Walcz o swoje życie, Spider-Manie! Dobra, Miles? Pamiętaj. To wszystko iluzja. Tak jak ten Mysterio. Wsiadaj na pokład, Spider-Manie! Ale brutali. Brutale, brutale. On cię pociąg jechał? Uj! To już nie jest iluzja. Jak to możliwe? No wiesz, chcę cię walnąć. Właśnie. Yeah!
parowanie nie wyszło. Te pociągi. No nie. Trzeba przyznać, że... Oj? Halo? Ta iluzja jest iluzją. Okej. Potrzebuję... Jest! Dawaj go! Albo on się zatrzymał, zaciął się, no nie, dobrze. No i to jest problem, ten nie jest brutalem, ale... Spodziewałem się więcej po niesamowitym Spider-Manie. Ostrożnie! Nie mogę go stamtąd zdjąć. Chodź, zaciął mi się, no. Potrafisz rozwiązać dylemat wagonika, Spider-Manie? Dylemat wagonika, co? Nie mogę go zdjąć stamtąd. Kurczę. To będzie problem. Chciałam w niego. Jest, udało się nareszcie. Tam jest następny. Ciapą jedzie. Mamy go? Udało się. To było straszne. Już dobrze. Jest po wszystkim. Udało się na srebro. Okej, okay. Wystarczy na razie. Wychodzimy, chodź. Ona już wyszła? O, nie. Nie widziałem. Tak, oczywiście. Do zobaczenia wkrótce. Zeza można dostać. Ucho. Dobra, porozmawiajmy o wizerunku. Chcemy zapewnić inwestorów, że nie jesteś już przestępcą. Odsiedziałem swoje. Czy to nie wystarczy? Niestety nie. Pomówmy o twoich pobudkach. Co w ogóle sprawiło, że zostałeś Mysterio? Czy to naprawdę konieczne? Jeżeli chcesz odnieść sukces, to tak. Wydaje mi się, że ego przede wszystkim. Wszyscy mamy ego, Quentinie. O, nie takie jak moje. Dawny superzłoczyńca ma wybujałe ego. No szok. No dobrze. Gadżety widzę nam się tutaj. O, biły. Co możemy ulepszyć? Tutaj mamy zwiększa liczbę pocisków. Zwiększa moc umożliwia przyciąganie brutali. Poproszę. Zwiększa liczbę pochwytywanych wrogów z 4 do 6. Świetnie. I pocisk sieciołapa zmieniają się w elektryczne przedmioty do rzucania. Rzuć naciskając L1 plus R1, by porazić wrogów. Fajnie. Nabity na full. To co teraz? Ja chciałam iść na bazę. Ale możemy iść na Mysterio. Szaleństwo na drodze. Ojej.
A co, nie zrobiłam? Ach, za mało rzeczy tu zrobiłam jeszcze. Może być ten. Tu chyba mam szybką podróż. Jak to nie ma? Szybka podróż jest dostępna do zakończenia misji lub rozmowy... Aha. Okej. Okay. Teraz już? Zrzuć wrogów w otchłań. Mogę już używać szybkiej podróży? Tak. Okej. Okay. Nie wbiło się jeszcze, że misja jest zakończona. Zobaczy to. Nie daj się trafić. O nie. Jestem mistrzem iluzji. Patrzcie, jak nas zaprasza do środka. Zagłęb się w tajemnicę. Wyciągnijcie mnie. Taki jest plan. Zawsze rozglądaj się w obie strony, Spider-Manie. Pokonaj wrogów nie otrzymując obrażeń. To nie będzie takie łatwe. Nie za dużo was tutaj? A i 20 wrogów trzeba pokonać. Żeby go rozjechać. Dobry tekst. Oj. Nie. Nie spodziewałam się, no. Tak jest. Ile razy mnie trafili? Naprawdę przeżyłeś. Ja już... O! Nie musisz się śpieszyć. Nic ci nie grozi. Ani raz. Uuu, ładnie. Chodź, wychodzimy. Okej, 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 okej. Dlaczego nagrywasz, jak jemy obiad? Uznałam, że fani chętnie poznają was i wasze początki z Quentinem. W dzieciństwie mieszkaliśmy obok siebie. Czasem bawiliśmy się razem, ale później poszedł do innej szkoły. Był dużo bardziej uzdolniony niż my, zwykłe dzieciaki. Całkowicie to rozumiem. Czy zawsze był taki straszny i dziwny? Cole, to... to było wredne. No, nie zrozumcie mnie źle. Jest niegroźny, chyba. Ale gdybym tylko mogła, zmieniłabym pracę. Dobrze, że z nami jesteś. On jest geniuszem. Gdy tylko świat zobaczy nasze dzieła, wszyscy będziemy bardzo, bardzo bogaci. Betsy zna Becka od dawna, ale w to weszła. Chyba dostałem wiadomość. Spider-Man? Tu Betsy. Quentin i Cole właśnie analizują dane, które nam dostarczyłeś. A ja tak sobie myślałam... Kiedy misteria będą znów sprawne i bezpieczne, byłoby świetnie, gdyby Spider-Man mógł je polecić. Oczywiście pro bono. Kończy nam się budżet, a Quentin zaczyna się niepokoić. Tak czy siak, to tylko pomysł. Nie musisz odzwaniać. Pa! Wybacz, Betsy, ale my nie uczestniczymy w kampaniach reklamowych. Przemyśl jeszcze ten biznesplan. No właśnie, i to jeszcze tutaj, no co wy? Jestem mistrzem iluzji! Nie daj się trafić znowu? Zagłęb się w tajemnicę! Wyciągnijcie mnie! Ty nie. Zajmę się tym! Tu są rundy. Nie ociągaj się, Spider-Manie! Inaczej nigdy nie uciekniesz! Nie dam się trafić! Mam nadzieję, że oni nie zieją ogniem. Do łowa!
Misterio wrócił! Nie zdołasz mi się wymknąć! O nie, trafimy. Niepojęte! Kiedy mnie trafiło? Wydawało mi się, że taki ładny unik mi wszedł, no. Tak mi się wydawało. Znowu to? Co to niby znaczy? Posłuchaj wątpliwości. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale mu błędnik szaleje, biedny. Wykończ tego gościa, woło. Muszę załatwić Misterio. A gdzie on jest? Ło! To on we mnie strzela. O, trafił mnie już dwa razy, no. Jak zdołałeś to zrobić? No i załatwione. Wygrałeś? Coś tu nie gra. Dzięki, Spider-Manie. Nic ci nie jest. Oddychaj, odpocznij. Na razie zrobimy zadania, a później pomyślimy o nabiciu ich na full. Mam złe wieści. Odrzucili nasz projekt. Niby kto? Wszyscy. A, idioci! Czy nie rozumieją, że opracowujemy rozrywkę przyszłości? Sam pomysł im się podoba, tylko nie artysta. Czyli ja, były więzień. Spróbujmy wymyślić nową strategię. Stworzyliśmy coś niesamowitego. Na pewno damy radę w ten czy inny sposób. Szkoda mi, Becca. Musi być trudno próbować się pozbyć starej reputacji. Prawdopodobnie tak. Widzę, że gadżety możemy uzupełnić, ulepszyć troszeczkę. Właśnie, ten mnie interesował. Przeciwnicy w zasięgu eksplozji opuszczają broń. Kiedy urządzenie to zostaje wystrzelone z ukrycia, z daleka od przeciwników emituje dźwięk, który ich przyciąga. O! Zwiększa maksymalną liczbę strzałów, poproszę. Zwiększa promień wybuchu, yeah! I wystrzeluje 3 dodatkowe mikrominy, które wybuchają, wywołują niewielką falę wstrząsową. Fajnie! Jeszcze tutaj sobie rozwiniemy, bo też chcę mieć koniecznie. Rykoszetująca sieć jest bardzo fajna. Czy jakiś kostium nam się w międzyczasie? Chyba jak skończymy Misteria, to się zrobi. Ale dobra, dzisiaj tyle. Myślę, że w następnym odcinku zabierzemy się za te 3 rzeczy. Peter, Miles, Peter. Nie wiem, czy to zajmie cały odcinek, czy nie, ale chciałabym je zrobić. I będziemy mogli, myślę, ruszyć trochę fabularnie. Tak przypuszczam. Aha, bo zaraz, przecież ja tu miałam pająki na tej części mapy. Na tej, co jestem już, nie, na tej, co byłam wcześniej. Dobra, złapmy sobie te 4 pająki z tej strony. Mam tu zaznaczone 4 pająki na tej mapie. Gdzieś w tej okolicy. O, tam jest. Złapiemy sobie pajączki. Siedzi na domu. O. Chodź tu. Podstępny. To mi się podoba. Pokaż na się. Bot maskujący. Ma jakąś konstrukcję siatkową, która dopasowuje się do otoczenia. Maskujący. Elegancko wygląda, trzeba mu przyznać. Dobra. Następny na mapie może być ten tutaj mam gdzieś, czekajcie, muszę sobie zobaczyć, tu. Prymitywnie zaznaczony markerem na print screenie, gdzie rzeczy są. Jak zbierałam skrzynki, to po prostu je zauważyłam przy okazji, bo skrzynki to jest
Było ich bardzo dużo, więc jeżeli teraz natkniemy się gdzieś na jakąś skrzynkę, to będziemy ją podnosić, ponieważ to będą tylko takie już, które mi gdzieś umknęły. Dobra, pająk, gdzie jesteś? Gdzieś tu jest. Grasz z gościem? Wiedz, że jesteś moim ulubionym Spider-Botem. No tak, no bo to jest uniwersum. Hej, mam wiadomość od tajemniczego tropiciela botów. Co tam było? Jeszcze nie wiem. Składnia jest jakaś dziwna. A w kodzie są luki. Rozpracuję to. Ale najpierw muszę wypić jeszcze jedną mrożoną kawę. I może zjem babeczkę jagodową. Smacznego. Myślę, że teraz tak. Tutaj. Jak jest? Thank you. Nawet go widać teraz na mapce. Wii. Ciekawe, czy wszedłby tam kot. Haha. Mangaverse. Ojejku. No tak. No tak. I ostatni fragment na mapie jest gdzieś tutaj. Na tej stronie oczywiście. No idealnie już go widać. A, widzicie, nie takie złe te moje notatki były. Oj, latanie może gorsze. Gdzie on siedzi? Tam na górze pewnie. Przypięty do komina może? Tutaj. Ten wygląda trochę... złowieszczo. Złowieszczy pająk. Ojej. Blood Spider. Ale dobra, dobra. Dobra, tu kończymy, także dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się ciepło. Jaho. Można dobrze ustawić. No nie mam więcej amunicji. Bye bye.